Ale jak. Ty musisz cofnąć. Musisz mnie zapiąć i wyciągnąć do tyłu. Zapiąć! Dawaj. Ja nikogo zapinać nie będę. Dobra. Zapnij. Ej, ty nie masz beczki, ty nie masz. Dobra, masz. Mam. Dobra. Ciągnij! Dawaj. O Jezu, jak poszedł! Ty, wyjeżdżam! No, musisz. Ty masz paliwo? Nie ma. Nie. O, kurwa. To może lepiej by te beczkowozy, bo my troszkę daleko jesteśmy od tego, ty. Tak troszkę bardzo. Ale jak daleko mamy do paliwa? No so much! My musimy przekazać przez tą całą ale to wodę. Ale tak ciągnij mnie, kurde. Dobra, pierwszy wyciągniemy. Właśnie o tym mówię. I później mam wrażenie, że pojadę po beczkowozy. To można tak zrobić. Bo ciągnięcie w pojedynkę to będzie jedna wielka tragedia. No tak może być. Dobra, czekaj, stop. Ej, obaliło ci się właśnie drzewo, jest w połowie drogi, nie? Ej, ja nie przyjadę tą drogą. Jest zablokowana. Zajebiście. To wiesz co, ja jadę po beczkowozy, a ty sobie nałóż to drewno od nowa. Nie może mi działać żuraw bez, ja bez, bez wachy. Ale to zrzuć gdzie? No zrzuć, bo ja nawet nie wiem jak przejechać. Dalej nie może jak przejechać. Dobra, mam czołg. Czołg. Że może się okaże, że jak będzie normalnie nałożone, to... O Jezus, zrzuciło mnie, o Jezus, Maria. O Jezus, Maria, coś ty mi zrobił. Diable! Diable! Dobra, to ja jadę po... O Jezu, to trochę daleko jest. Tak trochę bardzo. Ej! Słucham. Bo ja pojadę odwrotnie, ja nie będę jechać naokoło. Patrz, tu jest fajniejsza droga. Spójrz może na mapę. Widzisz, jakby... Zrobię... Bo ten asfalt to jest takie kółeczko, nie? I bliżej będzie tędyk. No to... To rura. Tak? To rura, no. Chyba. Chyba, że ty się też przysiądziesz do czołgu i wyciągniemy dwa beczkowozy. Żeby już jeden był w pogotowiu, chociaż nie no, przecież i tak gry się nie da zapisać już kistem. Po prostu dowieźmy dwa cele i zobaczymy co się stanie po prostu. Ale ja widzę, że tu mamy, wiesz, dowieźć 16 drewna. Dowieźliśmy dopiero 4. Aha. Świetnie. Wspaniale. Dobra, tuż zaraz będę przy tym. Dobra, to powoli się możesz przedać do beczkowoza. Ja już tutaj się... Ale on jest popsuty, wiesz o tym. Który? A nie, bo ja nie mogę do twojego wsiąść. O kurde. To wsiądziesz... Kurwa... Gdzie ty odpiąłeś przyczepę? Daleko bardzo. To ja cię przeholuję... Znaczy... Odholuję cię do twojej przyczepy. Do warsztatu byś mnie musiał odholować. Dlaczego? Bo jestem popsuty. Aha. Ale... Ale możesz wziąć moją przyczepę. Nie, nie mogę. Jest zaznaczona jako Xalion Utility Card. Ale... Ty możesz sam siebie wyholować. O! O! No, pierw muszę tam wjechać. Da się cofać z wyciągarką? Jasne. No, właśnie się zakopałem. Ruszaj tą kierownicą. No właśnie, też tak maszuję na prawo, lewo. Zmienię sobie gaz na... No machuj! ...mniejszy. O, tutaj spokojnie, na dwójeczce się wyrabia. Teraz się na chwilę przysiądę do swojego. I... Zapnij. Ale muszę cofnąć w ogóle pierw. Czemu? Bo ja muszę podpiąć przecież przyczepę, nie? Bym odpiąłem. To ja nie wiem, co ty chcesz teraz zrobić. Drogi kolego.
Oj, kumplo, skopaliśmy to. Straszliwie. A, bo ja też jestem brzydzie zepsuty, ty. Całkiem? No, awaria. A, to zajebiście. A jest jeszcze jeden pojazd? Nie. Znaczy... Ja mam tu taką ciężarówkę zwykłą. Ale co mi to da, skoro ty nie masz tam beczkowozu? No nie mam. No to co, ciągniemy cię... Zobacz, statu tego można podjechać! W sensie, aha, wyholować mnie? Czy nawet ciebie? Ja mam tutaj ciężarówkę! Tę mapę. Co chcesz zrobić? Ja mam tu ciężarówkę i do tego warsztatu do góry tam, przy paliwie. No. O czym do mnie teraz mówisz? Dobra, bo jestem obok... Nie jestem obok ciebie. Dobra, jest... Nie. Gdzie jesteś? Albo mam jeszcze jedną wizję, ale to taką ostrą. Obok mnie jesteś i w czym ty niby siedzisz? W ciężarówce. No nie widzisz taki co ty. Aha. Ale tutaj nie możemy podczepić sobie beczkowozu. Jak to nie? No bo warsztat jest zablokowany. Ale można podjechać po niego. Się odblokuje. No nie, bo nie mamy punktów. Uf. No musimy mieć 4 punkty warsztatu. Zdobyłeś 4 punkty przecież. Należy zdobyć więcej punktów warsztatu, aby uzyskać dostęp do tego warsztatu. Czegoś w tej grze nie rozumiem. Ale nie wychodź, bo wywali grę. Nie wychodzę, czemu? Bo by cię jeszcze podkusiło, żeby zobaczyć na necie. Tak, panie. A jakby ten, zmodyfikować ten pojazd? Może ja, się no, da. To chciałem. To bym... Ale pomysł mam jeszcze inny. No. Całkiem niezły. Nie możemy użyć twojej ciężarówki, żeby wrócić z tego celu do składu drewna, który jest tu blisko. W sensie... Siadaj do tej ciężarówki tam, przy tym, przy... Celu. Tej? No. Żeby stąd pojechać w pizdu. Ale mi zaraz braknie paliwa. Ale paliwo jest po drodze. Przekonałeś mnie. No nie mamy innego wyjścia, nie? Sam se cofniesz czy jak? Cofnę. A, dobra, na ręcznym to bym se pocawał w koło. Nakręcaj. Świetnie ci idzie. Pana czepa też ci świetnie idzie. Iść w ogóle, panie. To jest tak czułe. W ogóle wyjechałem myszką poza monitor, nie? Nie poczepię, ja sobie poradzę na razie. Chociaż dobra, będziesz szybciej. Tu jest ostra woda. No. Dobra. Okay. Zapinam napęd. Tak to się mówi. Wiem. Okej. Chyba wodą będzie lepiej. Zdecydowanie tutaj. No dobra, to podpinaj mnie. No. Dawaj. Poszedł jak na wyścigach. No. Czy co, ja będę znowu ładować? No. A to ładować, zapinać, kurwa. A co my nie będziemy robić? Da, ja cię ciągnę. Ty mi ciągniesz samochód. Tak, dosłownie. Ej, wodą to jest easy. To co, tu też się na wodę? Aż tak? Ej. Znaczy, chciałem tak połowicznie jak teraz. Co to ciśniesz? Ja nie wiem, czy to dobry pomysł wybierać półśrodki. No. Zapiąłbyś mnie może dłuższą linką? Dobra, temu. Jest, działa. Bo ja także, tak powiem, jestem szybszy od ciebie i ta linka w ogóle się nie napina. Nie przewróć się o to. Aha. To ja pojadę przez środek tego czegoś. A to, że się nie nawina, to nic. Jak się zakopiesz, to wtedy się napnie i o to chodzi. No dobra. Że ja ci aktualnie wyprzedam, nie? Ej, serio!
Oczep mnie. Dobra, to jedź. O, warsztacik może, chociaż nie, warsztaciku nie odblokuję. Ale nie, ja wiadę, zobaczcie co dawaj, się dzieje. Ciśnij. O kurde. Dobra. Toś porobił teraz. Nic! Nic, dobrze. Tutaj się przejeżdżało przez wodę? Tak. Ty możesz jechać, bo się najwyżej pociągnę. No. O Chryste! O! Ej, zawiesiłem się, stój! Wyciągarę masz. Pociągnij się od drzewa. Ale nie mam do czego przyczepić. Od drzewa. A nie, dobra, cofnąłem się. Bez drzewa to w ogóle ma taką moc, że oluje, nie? Bo jest lekki, nie? No. Moje to nie wiem po cholerę to na patę. Tam masz, wiesz co? Jakaś przestrzeń jakaś tam... O Jezus jest, Maria, no. Wjechałem po wodę, mam kabinę całą w wodzie, nie? Ale masz awarię czy nie? Nie, cisnę. Tam jest jakieś koło zapasowe i coś jeszcze. Odblokowałem warsztacik. Dobra, wyciągara. Nie dam rady. Dobra, ja wykręcam sobie. No coś tam powoli się ruszam, także. Nie polecam tej prawej strony. Jest ogólnie żałosna i nie polecam. Ja lecę na hardcora, pa! O, w pizdu! Ej, właśnie... Nie wierzę w niego. Idź w kurwa. Jop twoją mać! Jop twoją mać w ogóle, I need help! Ta, I need help, ja też właśnie. Czekaj, wymyślę coś. Boże święty. Ja pierdzie, co mnie podkusiło? Dobra, wymyślę coś, spoko, wyjadę. Wyciągałem jakoś do tyłu, do przodu. Wyjadę, już wyjechałem. Że się przygotowałem na taką możliwość, że, nie, że to nie pójdzie po mojej myśli. Tak. No człowieku, mówisz z profesjonalistą. Dobrze, no okej. Okay. Ja sobie jadę na drugim stopniu gazu, powoli po tej wodzie, bo inaczej nie da rady, ale już jestem na finiszu. Gdzie jest w ogóle ten skład drewna? Przed nami? A, tak daleko w chuj, po tej... Aha, Boże Święty. Oj! No mówiłem, nie wjeżdżaj tam! Oko, malinka. Ej, paliwo, stop, wróć! Co? Muszę minęliśmy? No. Gdzie to powinno po być? Po lewej stronie jest. Od nas? No. A trzeba zawrócić, czy co? Nie, tutaj. A to jedź. Dobrze, że się skapnąłem, ty. Bo tak to by właśnie mi brakło, nawet byśmy nie dojechali do składu, nie? No ja to wiem. Oho! Co mnie podkusiło? Jak mu skacze! Jakie manewry, ty! Dobra. Zróbmy miejsce! Dobra, zatankowane. Można ci coś dalej. Zatankowane. Ogień rura. O, jak poszedł król parkietu. Dobra. Na razie przed siebie. Kamyczki. W ogóle. No, pękają pod kołami. No. Ale mi obaliło na lewą stronę. Dobrze, dobrze, brawo. Szanuję. Nawet nie wiesz jak.
Tak zwana eskorta patologiczna. Gorzej. Hej, czy ty musisz być tak blisko mnie? Muszę. No dobra. Chcesz po prostu czuć moją... Nie, bo nie muszę, bliskość. Ale chciałem. Ej, bo jak ja bym chciał... Dobra, żeby nie było głupich ludzi, bo jak... ale są. Bo na przykład jakbym chciał teraz odbić w prawo, to masz taki przypał trochę, nie? Wiem. Wiem. Spokojnie, spokojnie. A kto kierowcą był? Ej, człowiek jest na milimetr ode mnie, no. Co ty? Ała. Dobra, muszę zmienić bieg. No na jakim ty jechałeś? No na fullu, a mu chcę teraz na dwójeczce. Ja to jedynka ostra. O kurde. Ostra. Helenka, ale to buja. Ej, już zrobimy przy asfalcie, prawie. Jak tam stan tej drogi po lewej na skrót? Byłam? Jak tam stan tej drogi po lewej? Jak pojechałem? No. Spoko, zero problemów nie miałem, nie miałem żadnych. To cisnę. Ja wyciągnę tą pomarańczową ciężarówkę stąd, wiesz? No to bo może się przydać. Dobra, nie przyda się, ale wezmę. Dobra, to ja pojadę już tam pod ten składzik asfalcikiem. Ej, ale won mi stąd! No już. Zapnę se. Tup, 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 tup. Wiesz, że pod automatycznie dodaje gazu? Tak? No, odpalił mi ciężarówkę i dodaje gazu, żeby mi pomagać wyciągać. Ło. A co jeśli byś nie miał paliwa? No pewnie by się nie odpalił. Ale natomiast kręci kierownicę. Natomiast, Boże, ale mi się to nie wpasowuje w to, co mówię. To w całokształt. Dobra. Wyciągnął. Wspaniale. Ale czemu on nie chce jej zgasić? Z głupim botem. Gościu, bo benzyna. Nie pali nic. Jak nie daje gazu. A to nierealistyczne. Wychodzę. Żeby tego składziku nie przegapić, bo będzie przypałowa. Ja już jadę za tobą. Jak to w ogóle długo wrzuca biegi? No mówię, że straszne. No. Jest czwórka, puszcza gaz. No ja też. Sprzęgiełko, puszcza i gaz. Góreczka mała. I tutaj co, skręcamy, nie? O, czekaj, by się prawie bym w ciebie wpitolił. No, tutaj trzeba skręcić definitywnie. Wyprzedzić cię? Nie. Chociaż w sumie możesz, no. A jak poszedł, król parkietu. E, to już blisko jest, patrz. No co ty? Dobra, tutaj wbiję jedynkę, bo może się zrobić niewesoło. No to robię podczas jazdy. Ale no ja wiem, też robię podczas jazdy, ale to zależy od tego, jak szybko jadę. Dobra, no to ja się zaraz... O Boże Święty, wleciałem w ten twój ślad. Czemu ja to jakoś zawinę. To mogłeś tam dalej przecież zawinać. Czekaj. No Jezus. Ale dalej, ale ja chcę, nie chcę ci robić kłopotu. Mhm. Tylko jakbyś zawinął dalej, to ja bym już teraz pakował. A ja bym nie wykręcił i bym się o ciebie obijał. Dobra. A tak to już jestem wykręcony. Dobra. Pozostałem jak ty wykręcisz, ale... No tam dalej. Aha, no dobra. Dobra. No to odpalamy maszynę. Tylko jeszcze chwilę. Jakaś taka normalna kamerka. O, całkiem przyjazna. Dlatego żuraw. I żuraw. Do góry. Lewo, do góry, do dupy kamerka. Nic nie widzę.
Da się jeszcze odwrócić. No kurwa, nie. O, da się zrobić. O, wspaniale! Dobra. Teraz tak, to by się robiło do góry. Bardziej tutaj, dobra. Spawn. Przekręcamy. Wyć w dół. Wyć do góry. Dobra. I'm here. Co ty głupia kurwo zrobiłeś? Aha, przepraszam! Wcisnąłem R. Boże, jakie warzywo. Dobra, popatrzę sobie, jak to ładujesz. Idź w pokój. Na razie ci idzie świetnie, ładnie wymachujesz. No ci... No do góry, Nie działa. Jak nie działa? O, teraz działa. No i pięknie, teraz... Nieprawda, bo te... Ale po co teraz obracasz? Ja to obracam na ostatni. Nie, no coś to. No właśnie dlatego, pięknie, pięknie ci to idzie. No dobra, teraz już obróć sobie. Jeszcze przypieprzył z tego, że... DW! Cze, wróć, pod bo ja... Łańcuch. No właśnie. No, teraz S-kę. Popuść se ładnie. Pięknie, jeszcze przypieprz, zgnieć. Dobra, czwóreczka. Nie ten przycisk. Mi to się tak to jebie w bani, że człowieku. Co byś ty bez mnie zrobił? No. Na pewno mnie zadaj na programowaniu. Boże. Czuję się wykorzystany. Się dwa razy zastanawiam, nim ciskam jakiś przycisk. Ojeju! Ojeju! Ojej! Jak to buja w ogóle ty? Co ty robisz? Bo mi się mylę. O, działa. Dobra, zabanglało. No co ty robisz, ty? Nie, ten przycisk. Do góry. Teraz znowu spawnik. Teraz obrocik. Pyk, 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 cyk, cyk, cyk. Teraz chwytaczek. Pyk. Teraz do góry. Chyba nie ten przycisk, to był... O Boże Święty! Już prawie ogarniam na pamięć. Mhm, jasne. Jest wspaniale powoli. Patrz jak wsunąłem, idealnie ty. Dobra, chwytaczek. Resecik. Umieść pojazd do... Dobra, muszę się chwilę... Wspaniale! V, ręczny. O, ty już masz full. I pizdegas. Dawaj, zawracaj. Tylko muszę sobie włączyć wsteczne. Z tego co pamiętam, to ja tu zawróciłem tak normalnie kółkiem. Kółko. No niestety, nie z tą mocą. Oj, aż mi silnik gaśnie, ty. A ma nie masz czasami ręcznego? Już działam. Nie wiem jak tutaj duże kółko mogę zrobić. Ale widzę, że duże, także spoko. No, dowieziemy to i odcinek będziemy kończyć, także. Ujeju, ale się ponagrywamy, ja pierdolę. Chociaż jeszcze później i tak będziemy grać, nie? To nie da. Bo warto by dowieźć te drewna i zobaczyć, co się stanie, jak spełnimy cel, nie? Dobra, dawaj, jedź. No, sorry, bo na luzie jestem.
To mówisz, że na razie nie zaczepię, czy? No nie, na razie bo nie, dobra. No, asfalcik. I na razie hopse radzi, także. Dalej, znaczy jak driftem pójdę. Uuu, ja wezmę sobie tak, ja. Teraz. Czy ty powiedziałeś, że tam pojedziesz driftem? No. Średnio mi to poszło. No. Bywało lepiej. No mogłeś w sumie wyciągnąć, bo tak strasznie jadę powoli. Tak? Ale to już jestem na wyjeździe, także. Nie opłaca się nawet cofać. Już przejechałem 3500 metrów, ty. 3500 w sensie. Tak? No. Ty dopiero 2 km. Ale ja jeszcze, wiesz, dostarczyłem ładunek i pojechałem troszkę dłużej, nie? Już prawie był dostarczony. No dobra. Dobra. Okej. Okay. Idę gaz. Tam nie przegap skrętu, nie? O, staram się. Ale ciśnie, ale ciśnie! Mam nadzieję, że masz dużo wachy. No, spokojnie, nawet jeszcze połowy nie spaliłem. Ale i tak przejdziemy przez stację, bo może być później ciężko nawet wrócić z tego celu. Dobra. Jestem przy wjeździe w błoto, to tu się podepnę, nie? Hello? Is it me you're looking for? Jaki pisk! Dobra. Rura. Dzida, 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 dzida. Znowu... Myśmy wodą jechali, czy bokiem? Boczkiem. Znowu krótka linia. Lepiej wodą, bo tu jest mało tego. No to dobra, no to pizza gaz wodą. Tak sądzę. Że bezpiecznie chyba, nie? No w sumie tak, bo wtedy to ja i ty miałem moc, a teraz to ja jestem z drewnem. Podepnij mi na dłuższą linkę. No, no, na pewno? No. Jestem totalnie za blisko. O, dawaj już. Czekaj, może jeszcze trochę, bo no czy teraz to będę tak zachodzić przy skręcie, że chłopie? No, stój! Nie zjeżdżaj. Dobra. Starczy. Nie, dobra, ej. Jeszcze ogóle... dodać element survival horroru i mamy grę idealną. W ogóle ten, jak sam plik z moim głosem zajmuje, uwaga, giga 200 już. Wow. To sama obróbka tego będzie trwała pewnie z 15 minut, nim te wszystkie procesy się przerobią, nie? Którędy tu jechać? Wodą, czy...? A bo ja pamiętam, którędy jechaliśmy... No tak kurde mać, bo tu się boję, żeby cię też nie przewrócić, wiesz? Bez kitbag ja się wypierdolę, to będzie łooo! Dawaj, lewo! Lewo? No. To właśnie bałem się... Zobaczę na mapce, poczekaj. Nie pamiętam, jak żeśmy dojechali. Ważne, żeby nie wjechać tam na takie dwie takie wysepki na tych wodach. Bo tamto jak mnie wypieprz, to ło! Dzieli paso match. Patrz na mnie, jak ja się zachowuję, no. I wtedy będziesz wiedział. Jak coś, to ominiemy. No dokładnie. Tu bym pojechał jakoś tak, może. O, no. Póki co na razie jest w miarę płasko. No. Dobra, tędy powinno być spoko. O, no. Nic, nic. Oho, to mnie trochę krzywi. Ale bez tragedii. I
No akurat dojdziemy tam mniej więcej na ranek, mi się tak wydaje. To akurat już robotnicy będą w pracy, to o. oni tu nie śpią, zobacz. A, nie śpią, no dobrze. Dobrze idzie. No. Jesteśmy w 1/10 trasy, dobrze idzie! No Boże, święty. Nie ma opcji, że zdążymy zrobić te jeszcze 8. No. A poczekaj, F1. To czy nie bliżej jest? Właśnie tak patrzę, czy nie ma jakiegoś bliżej tego w ogóle składu drewna, ale no nie ma. Chyba, żeby... Ty, bo tam jeszcze jest jakiś drugi cel, blisko, blisko tego składu drewna, tylko że tam nie ma paliwa. I tam już bez kitu, bez beczkowozu, to nie ma opcji. Gdzie? Na górze masz. No ja wiem. No, tam bez beczkowozu nie ma opcji. I my nawet nie wiemy, który tam wjechać. To dobra, chodź. To ja pojeść tak środkiem, o, tutaj. Na prawo, tak, do paliwa. To jedziemy czy w prawo? Do paliwa, na prawo. Dobra, ale to nie będę jechał tutaj w prawo, bo się przewrócisz. Tylko jadę tutaj w prawo. Ale jaja. To. Jedziemy, Malina, firmowy samochód. No, firmowe paliwo. Jestem w jednej, nie, jestem, no, tak, tuż pod połową baku, nie? Jeszcze mam 113 litrów na 270. Także damy radę spokojnie. Co to jest za droga na lewo? Jaki skrót? No, jakaś świnka. Ale kurde, tutaj będzie przekichane, nie? No, tu jest chyba najgorszy fragment. O kurde, uważaj, bo od razu jest wysypka na boku. W prawo nie polecam. Trzeba pojechać jakby bardziej po zewnętrznej. No to spróbujemy. O, tutaj bez pomocy nie ma opcji. Dobra, musisz minąć tą wysepkę z lewej. Nie jedź tak jak ja, wiesz, ty se to ścinaj. Ja jadę tak, żeby ciebie nie szarpać, wiesz. O, dokładnie tak. Takie powolne gry są spoko. Znaczy powolny, no klimat jest, no. Ja lubię tak. Jak my tam dojedziemy na południe, to będzie dobrze. No. Jak już druga jest, trzecia w zasadzie. Palanie, 25 litrów. Ja 21. Trochę się zastanawiam, którędy tu jechać, ale chyba lewym, nie? No, czy ja wiem? Ale wysepka, więc jak chcesz. No, to jedź. Uhuhu, bo same koła. Tutaj ja właśnie nie wiem, czy ja się tutaj właśnie nie zakopałem. Ale to jechałem sam, więc to i tak. Uuu, ale mnie ciągnie na lewo, ty! Tu jedź, staraj się środkiem. Właśnie tak odbijam trochę na prawo, bo... Kapa. No mnie szarp... Kurde. O, dobra. Ale kurde, ciężki teren. No. Fajnie, że my jeszcze z każdym przyjazdem jeszcze bardziej torujemy. Zajebiście. No, dokładnie. Dobra, wymyśl jakieś hasło, bo teraz jak ktoś ogląda, to ma napisać to hasło w komentarzu.
O Jezus Maria, ja... masło. Dobra, o właśnie, piszcie masło. Nie, bo powiem mi, że czasami na przykład... Ale a jak ktoś woli margarynę? No to niech napisze margaryna, no. Ale margaryn nie polecam, bo śmierdzi. Też wolę zwykłe masło. No, nie no, tak ogólnie to u mnie na przykład hasła czasami są na przykład czerwony długopis, czerwony pendrive, muszynianka... Co? Czemu czerwony? Bo czerwony akurat miałem pod ręką. I pokazałem, wiesz, do kamerki i kazałem napisać czerwony długopis, nie? A później przychodzą ludzie, którzy nie oglądają do tego momentu. Ej, i się... spójrz na mapę i potnij się. Jezus Maria. Ej, serio? Co byśmy zrobili? Ej, dobra, to już dojedźmy tu. I po prostu oddajmy tutaj do tego celu. Co byśmy zrobili? Tak, tak właśnie, mówię, ja nie znam tej drogi, nie? No właśnie też tak nie mogę skojarzyć. Boże święty. O Boże. Ale raki, ty. Mi się coś za długo wydawało. No, bo my tak jedziemy i w ogóle nie skręcaliśmy w lewo, tylko w prawo, nie? Jezus Maria. Co za raki. Na jakiej jedziesz skrzyni? Na jedynce. Dobra. Nie chcę ci powiedzieć mojego spalania. Nie chcę ci powiedzieć ile mam benzyny. To samo z mojej strony. Serio? No. I ile masz? 50 litrów. A co tam? Ja nic nie chcę dzieć. Ile masz? 35. Ale spalanie mam 8, bo wyłączyłem aktualnie napęd. Wiem, że idzie ciężej, ale przynajmniej jak tobie braknie, to ja i tak jakoś dojadę, nie? No dobra. Ale downy, ty. Ale nie, dobra, jesteśmy tak blisko, że ło. Ale jaja. To w ogóle... Dobrze, że się nie skapnęliśmy przed celem, nie? Że o, ty, gdzie my jesteśmy? Ej, ale naprawdę napadło mnie to spojrzeć. A pamiętasz, jak powiedziałem ci, że nie wiem, jak dojechać do drugiego celu? To już wiemy. To już wiemy. Ej, zamknięte jest. A? Dobra, działa. Dobra, odczepiam się. Odbij na lewo. Dobra, napęd. Aha, 23 litry mam. Mogę jeszcze nie dojechać. Nie pierdziel. Nie no, dojadę. Ale już na pewno nie wrócę. I ty też nie wrócisz. Dopiero ja bym musiał przyjechać tutaj tym swoim i beczkowozy wyciągnąć bez kitu. Ja bym może dojechał. Achievement unlocked! Drive carefully! Chyba, że się nie obiłem. Nie obiłem teraz o nic. Chyba. Ja do paliwa może bym dojechał. Ja właśnie wykonałem taniec radości. Do zobaczenia w minucie, nie wiem, godzina coś. Kurwa, ile my nagrywamy, ty? Dobra, to co? Jezu. Dokończyliśmy, mamy... Tylko szkoda, że właśnie, kurczę, nie dokończyliśmy ani jednego celu, no. Ale to nic by nie zmieniło raczej. Ale no właśnie, ale o co czuję, że archiwa bym wtedy dostał. Za spełnienie jednego celu, nie? Pewnie tak. No nic, ale to byłoby ci na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam na być może kolejny spin teraz, jak wam się spodoba. Póki co, no, będziemy sobie grali pewnie na innych mapkach i tak dalej. Chyba mapki są jakieś też w warsztacie, nie? Steama. Nie jestem pewien.
Nie ma, ale, bo coś tam mówiłeś. Ale wydaje mi się, że jest dużo modów. Bo ja widziałem gdzieś filmiki, że tam normalnymi, seryjnymi autami jeździli, wiesz, takimi modernymi, no aktualnymi, nie? To fajnie, to ja szanuję ich. Także być może się spotkamy z jakimś logiem Volvo albo Kamaz, coś w ten styl. Kamaz są już teraz. Tak czy tak, dzięki wielkie za uwagę, łapki do góry, mile widziane, refinki w opisie, komentarze, subskrypcje i hasło masło. Do zobaczenia, pa pa! Bry. Bry.